Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy epizod na życzenie widzów. Nagrywam go specjalnie w odpowiedzi na szereg pytań i życzeń właśnie widzów zarówno w komentarzach pod filmami, jak i na grupie facebookowej Latam Dronem od DJI. Słuchajcie, bardzo wiele osób pyta o akcesoria dotyczące DJI Mini 2 z tego względu, że jest to dla wielu osób pierwszy dron. On jest bardzo dobrym egzemplarzem, naprawdę ma szereg zalet i dzisiaj powiemy o 10 takich akcesoriach, które warto wziąć pod uwagę, ale dla mnie, żeby ten epizod nie trwał pół godziny, mogę powiedzieć o każdym akcesorium tylko dwa zdania, tak żeby ten odcinek był jak najkrótszy. Jesteście gotowi? No to w takim razie za chwilę zaczynamy. Ok, słuchajcie, odliczamy od 10 do pierwszego, od najmniej ważnych do najbardziej ważnych. Ja tą kategorię sam wymyśliłem, także to są subiektywne moje doświadczenia. Na przestrzeni lat właśnie wypracowałem takie rzeczy i zaczynamy. Numer 10 to są naklejki. Miniaż ma fantastyczne naklejki, które można dokupić jako akcesoria. Wiele osób traktuje te naklejki jako straszak przed ptakami lub jako element wyróżnienia się, styluwa tak zwana wśród młodych ludzi. I na tym poprzestańmy. Kto ma ochotę, naklejki numer 10. Numer 9 to są prop guards, czyli to są osłony śmigieł. One mogą być bardzo ciężkie, jeżeli chodzi o latanie wysoko przy mocnym wietrze, natomiast są bardzo dobre do latania w pomieszczeniach lub blisko ludzi, także pomyślcie, jeżeli macie takie zlecenia. Numer 8 to jest etui, czyli case. Jeżeli ktoś ma zestaw combo, ma tam torbę. Jeżeli ktoś kupił zestaw basic, nie ma właściwie nic. I w tym wypadku kłania się jedna sprawa, a mianowicie bardzo fajne etui. Ja używam etui od Mavica Air. Bardzo dobrze mi się sprawdza. Myślę, że to jest jedna z ciekawszych form przechowywania drona. Warto sobie takie etui sprawić, a na zimę także termofor. Osobne dwa na kontroler i osobne na drona, dlatego że łatwiej się transportuje na przykład w plecaku i łatwiej taki ładunek zagospodarować w terenie właśnie podczas aktywności. Numer 7 to powerbank. Mini 2 ma fantastyczną cechę jako jeden z nielicznych dronów na rynku, że można go podładować z powerbanka. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że mamy na przykład jedną miejscówkę, później przemieszczamy się latem na rowerze, w drugą miejscówkę w tym czasie można podładować sobie akumulator drona albo akumulator kontrolera i dzięki temu faktycznie mieć bardzo dużą efektywność, jeżeli chodzi o wykonywane ujęcia. Słuchajcie, numer 6 to jest mata do lądowania, bardzo przydatne akcesorium z tego względu, że gimbal Mini 2 bardzo jest podatny na kurz i na pyłki, na brudy, które są w otoczeniu czy w powietrzu, dlatego warto mieć matę do lądowania i do startu. Natomiast warto też nauczyć się lądować i startować na pewno z ręki, z dłoni. Natomiast przed startem oczywiście trzeba tego drona odpalić, uruchomić i położyć płasko, żeby on mógł złapać satelity, żeby mógł skalibrować się, czyli złapać tak zwanego fixa w branży. Numer 5 to tablet wraz z adapterem wydrukowanym na drukarce 3D albo zakupionym pewnie na AliExpressie. Ja mam taki adapter wydrukowany. Fantastycznie tablet się sprawdza. Polecam przede wszystkim iPada Mini. Jeżeli ktoś ma więcej kasy, to wersję, to generację 5. Jeżeli ktoś ma mniej pieniędzy, generację 4, którą można kupić już w okolicach 1000 zł. Są takie egzemplarze na przykład odnowione za około 1000-1200 zł. Numer 4 to filtry. Filtry szare lub polaryzacyjne, w zależności od upodobań i tego, co chcecie zrobić. Warto trochę przyswoić wiedzę na temat filtrów. Szare filtry tylko ograniczają ilość światła, a zatem wydłużają nam czas naświetlania. Natomiast filtry polaryzacyjne głównie redukują odbicia, na przykład od szyb, wody albo dachów czy elewacji, natomiast mają też taką zdolność, że dodają fajnie saturacji, czyli nasycenia kolorów. Numer 3, karta pamięci. Warto zainteresować się, która karta pamięci jest odpowiednia dla waszego drona.
taka instrukcja i takie dane są na stronie produktu, są też w instrukcji obsługi. Warto mieć szybką kartę. Ja używam kart niewielkich rozmiarów, za to więcej, dlatego że albo mi się psują, albo je gubię, więc warto mieć na przykład dwie albo trzy karty mniejsze, na przykład 32 giga, niż jedną 64 albo 128, przynajmniej to jest takie moje doświadczenie. I też warto podczas lotu na przykład nagrać sobie, powiedzmy, 5 sekwencji, 5 filmów, wylądować, zmienić kartę, jeżeli na przykład robicie zlecenie, bo przynajmniej część Wam zostanie, na przykład gdy coś się nieszczęśliwego zdarzy. Jakie straty ponieśliśmy? Nie za duże, jedno śmigło walone jest całkiem. Numer dwa to akumulator. Możemy stosować do miniacza dwójki akumulator z Mini 1. To jest nawet w pytaniach i odpowiedziach na stronie DJI. Oczywiście będzie cięższy ten dron i będzie mniej wydajny, natomiast tam też jest różnica w napięciach, ale warto mieć przynajmniej jeden zapasowy akumulator, a najlepiej więcej. W zależności od tego, co robicie z dronem, można tych akumulatorów mieć nawet i 10, albo i więcej, jeżeli ktoś lata na zleceniach nawet takim maluchem jak Mini 2, co wydaje się wielu osobom śmieszne. Ale tak jest, także akumulator to podstawa, bo dzięki temu jesteśmy w stanie znacznie wydłużyć czas lotu. I słuchajcie, czas na mój subiektywny numer jeden. Numer jeden to są śmigła. Najważniejsza sprawa, bo dlatego, że śmigła obracają się z dużą prędkością. Trzeba mieć śmigła w nienagannym stanie, nauczyć się oceniać ich stan techniczny. Warto pytać i nie kupować podróbek. Na śmigłach nie oszczędzamy, bo to one powodują, że dron utrzymuje się w powietrzu i nieodpowiednie śmigła mogą doprowadzić do dużego nieszczęścia. Także pamiętajcie o tym. I słuchajcie, i to jest wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że ta konwencja Wam się spodobała. Jeżeli macie jakieś własne przemyślenia, to bardzo proszę Was o komentarze pod filmem. Jeżeli ta konwencja Wam się właśnie podoba, to prośba o kciuka w górę. I pamiętajcie, że pod każdym odcinkiem mam dla Was prezent w postaci darmowego webinaru, czy też zapisu webinaru Filmowanie dronem. I mam też, jestem autorem warsztatów tematycznych i warsztatów produktowych online dotyczących poszczególnych dronów DJI, ale też poszczególnych aplikacji, na przykład zarabianie, czy na przykład filmowanie, montaż albo fotografia, do których Was bardzo serdecznie zachęcam. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym epizodzie już wkrótce. Cześć! We'll be right back.